Dzień dobry, Kamila Szuba-Salwiak. Zapraszam Państwa na magazyn Ustecki. Znamy już nazwiska osób wyróżnionych honorową nagrodą pod patronatem burmistrza. Jacek Łebkowski został ambasadorem miasta Ustka 2019, a Mieczysław Nycz ustczaninem roku 2019. Kapituła honorowych nagród, w której zasiadają przedstawiciele różnych środowisk usteckich, nominowała do ubiegania się o wyróżnienia 4 kandydatów na ambasadora i 6 kandydatów na ustczanina roku. Kandydatury zgłaszali wcześniej mieszkańcy, instytucje oraz stowarzyszenia. Wręczenia nominacji i statuetek zwycięzcom dokonali wspólnie przewodniczący Rady Miasta Jacek Maniszewski, pełniący obowiązki burmistrza Bartosz Gwóźdź-Sproketowski oraz przewodniczący kapituły honorowych nagród Jacek Traczyk. Obie uroczystości odbyły się w środę 16 grudnia w Urzędzie Miasta. Ambasador Ustki, czyli Jacek Łebkowski, ma m.in. ogromne zasługi w promowaniu sukcesów uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce poprzez działania, które realizuje jako nauczyciel i pasjonat filmu. Jest pomysłodawcą i nieprzerwalnie od 17 lat organizatorem Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich, który jest wydarzeniem kulturalnym o zasięgu ogólnopolskim. Bo tak naprawdę praca też wielu innych ludzi, którym muszę podziękować, no to są przede wszystkim dyrekcja mojej szkoły, no to jest przede wszystkim Dom Kultury w Ustce, bez którego tak naprawdę festiwal też by się nie odbywał. To są sponsorzy nasi, którzy nas dofinansowują w różny sposób. Ustczanina roku, czyli Mieczysława Nycza w Ustce, przedstawiać nie trzeba nikomu. To organizator wielu inicjatyw, m.in. o charakterze turystycznym i rekreacyjnym. Choć laureat od lat działa na rzecz miasta, był bardzo zaskoczony nagrodą. Jak twierdzi, to ogromne wyróżnienie dla niego. Jest to bardzo miłe, bo jest to rzeczywiście nominowanym się jest przez grupę ludzi. Czyli to nie jest gdzieś tam z urzędu, jakiego to grupa ludzi nominuje i też grupa ludzi szacowna, bo kapituła jest dosyć szeroka i reprezentacyjna, jeśli chodzi o Ustkę, no to naprawdę jestem bardzo z tego mile zaskoczony. Tytuł ambasadora miasta Ustka wręczany jest od 1998 roku osobom, które popularyzują Ustkę w kraju i za granicą. Natomiast wyróżnienie Ustczanin roku wręczono po raz drugi. Nagrodę tę zaproponował zmarły w tym roku burmistrz Jacek Graczyk. Mogą ją otrzymać osoby będące autorami wniosków, koncepcji oraz inicjatyw, które mają wpływ na rozwój miasta i aktywność jego mieszkańców. Wyróżnienia otrzymuje się za rok poprzedni i lata wcześniejsze. Ubiegłoroczni laureaci to Mirosław Wawrowski, ambasador miasta Ustka oraz Radosław Schroeder, ustrzanin roku. Przy ulicy Wiejskiej 10 w Ustce powstało miejsce dla mieszkańców – Usteckie Centrum Usług Społecznych. Nowy na mapie Ustki obiekt odwiedzili przewodniczący Rady Jacek Maniszewski i pełniący obowiązki burmistrza Bartosz Gwóźdź-Sproketowski. Po Usteckim Centrum Usług Społecznych oprowadzała samorządowców Kamila Kieraś, kierownik Centrum Integracji Społecznej, które ma teraz swoją siedzibę właśnie przy ulicy Wiejskiej. Swoje miejsce znalazła tu również spółdzielnia Socjalna Drabina. W nowocześnie wykończonym budynku, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, realizowane będą usługi społeczne na rzecz mieszkańców Ustki. W budynku znajduje się warsztat prac twórczych, gdzie przygotowywane są ozdoby świąteczne oraz warsztat opiekuńczy, gdzie uczestnicy uczą się opieki nad osobami chorymi, leżącymi. Do dyspozycji uczestników jest manekin, a pokój, w którym prowadzony jest warsztat, przypomina dom podopiecznych. Działania, które prowadzimy na terenie tego obiektu, ale również na terenie miasta, w miejscu mieszkania podopiecznych, są realizowane na rzecz grupy niesamodzielnych, niepełnosprawnych, ich opiekunów faktycznych, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dzieci. W tym okresie zakończyliśmy tak naprawdę rekrutację do projektu, który jest realizowany od 2018 roku. Kończy się w marcu 2021, ale w tym czasie już zaczęliśmy kolejną edycję projektu. Pozyskaliśmy na ten cel ponad 3 800 000. Również będziemy działać na rzecz osób niesamodzielnych. Aby móc korzystać z oferowanych usług, należy zgłosić się do projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto w budynku Usteckiego Centrum Usług Społecznych w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Ustce realizowana jest reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Ustki. Uczestnicy nabywają umiejętności i kwalifikacje w ramach jednego z 4 warsztatów. Porządkowy z utrzymaniem terenów zielonych, remontowo-budowlany, opiekuńczy, prac twórczych. W CIS od stycznia realizowana będzie nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Ustki na podstawie umowy miasta Ustka z powiatem słupskim. Dodatkowo CIS jest miejscem
realizacji Usteckiego Generatora Przedsiębiorczości, poradnictwo dla przedsiębiorców, śniadania biznesowe i inne. Umowa na przebudowę i rozbudowę budynku magazynowego, w którym powstało centrum, zawarta została 24 maja 2019 roku. Budynek miasto odebrało 25 września 2020 roku. Wartość inwestycji to 4 400 000 zł, w tym pożyczka rewitalizacyjna 3 300 000 zł. Dotacja unijna to 150 000 zł, a wkład własny 950 000 zł. Uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Ustce po powrocie do szkoły będą mogli ćwiczyć w wyremontowanej hali sportowej. Obiekt już daje radość młodym sportowcom. Hala funkcjonuje od 20 lat, ale teraz otrzymała nowe życie. Jest to pełnowymiarowy obiekt sportowy przystosowany do organizacji imprez sportowych. Remont hali trwał niespełna 2 miesiące. Pierwsze imprezy sportowe firmowane przez Polski Związek Piłki Nożnej w ramach Mistrzostw Polski w futsalu U16 już za nami. 5 grudnia odbył się pierwszy turniej eliminacyjny, 12 kolejny turniej eliminacyjny, który już za nami. Teraz ta impreza docelowa, następne zakontraktowane już imprezy to 3 stycznia i 16 stycznia. Te imprezy dotyczą futsalu, czyli halowej piłki nożnej, ale ta hala to nie jest tylko piłka nożna, szkoła to nie jest tylko futsal. Z hali korzystają, a właściwie zaczną korzystać, bo wszystko odbyło się w czasie trybu zdalnego, zaczną korzystać uczniowie naszej szkoły. Z hali w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych korzystają także chętnie stowarzyszenia i miejskie kluby sportowe. Remont obiektu kosztował 142 tysiące złotych. Połowa tej kwoty pochodziła z budżetu samorządu powiatowego, a druga z rezerwy budżetowej rządu. Przypominamy, że trwa konkurs na najpiękniejsze iluminacje w Ustce. Mieszkańcy sami mogą zgłaszać swoich faworytów. W Ustce czuć świąteczną atmosferę od paru tygodni. Na ulicach kurortu można podziwiać świąteczne iluminacje. Także mieszkańcy przyozdabiają swoje posesje, a ich pomysłowe świąteczne kompozycje mogą wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Ustecki Ratusz. W tym roku troszeczkę zmieniliśmy zasady konkursu. Odbywa się on w dwóch kategoriach, czyli ozdabiamy budynki w zabudowie jednorodzinnej, domki, lub druga kategoria to są balkony, lodżie, wnęki balkonowe. W każdej z tych kategorii przygotowane są dla zwycięzców nagrody finansowe i w tym roku znacznie podnieśliśmy ich wartość. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają po 1500 zł, za drugie miejsce można otrzymać 800 zł, a za trzecie 400 zł. Jury konkursowe będzie oceniało dekoracje między 19 grudnia a 6 stycznia. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoich faworytów sami. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 grudnia. Głównym celem tego konkursu jest stworzenie radosnego, świątecznego nastroju w mieście, miejskie iluminacje. Jak każdego roku, także i w tym roku zostały wzbogacone o nowe elementy, ale bez Państwa nie uda nam się zbudować tej fajnej, świątecznej atmosfery, także serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia tradycyjnie są czasem spędzanym w gronie rodzinnym, podczas którego podsumowujemy sobie to, co nam się udało dokonać w mijającym roku, a także planujemy nasze działania na przyszłość. W imieniu samorządu miasta Ustki chciałbym złożyć Państwu najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie dla Was czasem spokoju, odpoczynku i relaksu, i aby Państwo mogli z nowymi siłami przystąpić do roku 2021. Niech w Waszych sercach zagości nadzieja i radość, a nowy rok niech przyniesie ciekawe plany i satysfakcję z ich realizacji. Składam Państwu życzenia w imieniu własnym i Rady Miasta Ustka. My również życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, wewnętrznego spokoju i radości. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.